Moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie na kolejnej lekcji zdalnej. Tematem dzisiejszych zajęć będzie symetria osiowa względem osi OX. I mamy tutaj funkcję f od x, i jeżeli dokonamy tej symetrii względem osi OX, to otrzymamy funkcję g od x równa się minus f od x. I zrobimy sobie tutaj trzy zadania. Zadanie pierwsze. Dana jest funkcja f, przedstaw za pomocą tabelki funkcję g od x równa się minus f od x. I zobaczcie, ta funkcja f dana jest za pomocą tabeli. Czyli dla x-ów mamy konkretną wartość, tutaj przyporządkowaną. I teraz jak dokonać symetrii? Żeby dokonać symetrii, to tak naprawdę każda wartość zmieni się w następujący sposób. Z minus piątki, dla minus piątki będziemy mieli minus minus 3, czyli będziemy mieli 3. Dla zera będziemy mieli... Za f od x wstawiamy sobie minus 1, czyli mamy minus minus 1, czyli 1. Dla dwójki mamy 0, minus 0, czyli 0. Dla piątki mamy minus 9, dla szóstki mamy minus 4 i dla ósemki mamy minus 2. Czyli symetria, zobaczcie co robi. Jeżeli wartość dla argumentu była na minusie, to po dokonaniu symetrii będzie na plusie. Dla zera będzie 0, a dla liczb dodatnich będą liczby ujemne. Teraz zadanie drugie. Napisz wzór funkcji g, której wykres otrzymamy po przekształceniu funkcji f przez symetrię względem osi OX. I teraz jak to robimy? Możemy sobie narysować strzałkę i nad strzałką piszemy, jaką operację wykonujemy. Wykonujemy operację s od x. Pod strzałką możemy napisać sobie wzór tej symetrii, czyli piszemy g od x równa się minus f od x. No i teraz po prostu wstawiamy minus przed naszą funkcją. Czyli piszemy sobie g od x równa się minus i otwieramy nawias. I w nawiasie przepisujemy 5x minus 1. No i teraz musimy to, tutaj napiszę równa się, bo się nie zmieściłem. Po prostu zmieniamy znaki, czyli jeżeli mamy 5x, to będziemy mieli minus 5x. Dodać 1. Tak samo robimy tutaj. Oczywiście po pewnym czasie nauczycie się już, że symetria względem osi OX ma taki wzór, czyli będzie można pisać tylko S OX. No i teraz robimy to samo, czyli piszemy G od X równa się i przed wszystkim wstawiamy minus. I wstawiamy tą naszą funkcję, czyli mamy minus 3X kwadrat dodać 4. No i to się równa, oczywiście tutaj możemy napisać, czyli mamy minus i minus daje w matematyce plus, czyli mamy 3x kwadrat i minus i plus daje minus, czyli mamy minus 4. No i teraz robimy zadanie trzecie. Na rysunku przedstawiony jest wykres funkcji f, naszkicuj wykres funkcji g od x równający się minus f od x, ja go będę rysował kolorem niebieskim. Podaj dziedzinę zbiór wartości obu funkcji. No i teraz tak, zobaczcie, jeżeli tutaj mamy wartość 4, to jest raz, 2, 3, 4, to ten punkt będzie miał wartość minus 4. Oczywiście tutaj jest kółko otwarte, więc też musimy o tym pamiętać. Czyli raz, 2, 3, 4 i tutaj raz, 2, 3, 4. Czyli tak naprawdę tutaj wartości jako tako nie ma, ale gdyby była, no to byłoby to oczywiście ty w minus 4. Teraz tutaj już wartość jest, czyli tutaj jest wartość 3, czyli pod spodem też będzie 3. Teraz ten punkt możemy przerzucić, ten punkt i ten punkt przejdzie w samego siebie. Oczywiście możemy od razu połączyć albo kilka kropek więcej. Teraz może tą kropkę, czyli zobaczcie, tutaj jest wartość, dla minus 3 jest wartość minus 1, czyli tutaj po dokonaniu symetrii będzie w tym miejscu. Ten punkt przejdzie do góry. Ten punkt przejdzie dwie kratki w górę, ten punkt przejdzie trzy kratki w górę. No i teraz ten punkt. Jeżeli tutaj jest dwie kratki, to będzie tutaj, potem będzie tutaj, tutaj i tutaj będzie kółko zamalowane. Czyli łączymy teraz z sobą to wszystko. Łączymy z sobą to wszystko w taki oto sposób. Tutaj też połączymy. Czyli łączymy sobie to wszystko. O. I mamy coś takiego. No i teraz tutaj musimy pamiętać, że jeżeli tu jest kółko otwarte, to i tu będzie.
a jak tu jest zamknięte, to ich tutaj będzie. I teraz naszym celem jest wyznaczenie dziedzin tych i zbiorów wartości tych funkcji, czyli możemy sobie na początku napisać dziedzinę funkcji f. Dziedziną funkcji f są x, czyli patrzymy, mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, czyli od minus 8 do 4. Czyli piszemy x należy od otwartej minus 8 do 4. Domkniętej. Teraz możemy zrobić dziedzinę funkcji g. Dziedzina funkcji g. No i patrzymy, jak ona się zachowuje. Zobaczcie, że jest taka sama, czyli też od minus 8 do 4. Czyli piszemy x należy od minus 8 no do 4. Czyli zobaczmy, jak tutaj, jak to będzie wyglądało. Czyli to samo, minus 8 do 4. Czyli przy takim przekształceniu dziedziny są identyczne. Tutaj warto sobie zapamiętać, właśnie robiąc te zadania. A teraz zobaczcie, jak zmienia się zbiór wartości. Czyli piszemy sobie tutaj zw funkcji f, y należy. No to zbiór wartości już być może tutaj troszkę się zmieni. Zobaczmy, tutaj mamy od minus trójki, bo to jest najmniejsza wartość, aż do raz, dwa, trzy, czwórki otwartej. Czyli jest od minus trójki, od minus trójki domkniętej do czwórki otwartej. No a teraz patrzymy na zbiór wartości tej niebieskiej funkcji, czyli funkcji g. Zbiór wartości funkcji g to będą y należące. I teraz patrzymy. Najmniejsza wartość to minus czwórka otwarta, a największa wartość to trójka domknięta. No i tutaj powinniście zauważyć pewną zależność. Ja postaram się ją tutaj w miarę wyjaśnić. Czyli zobaczcie, z tej minus trójki zrobiła się trójka i te nawiasy przeszły ze sobą, tak? A tutaj z czwórki zrobiła się minus czwórka. Czyli wszystko jest na odwrót tutaj. Trzeba zrobić kilka przykładów, żeby właśnie zobaczyć, jak to się fajnie, w fajny sposób tutaj układa. Czyli jak macie liczby, to możecie sobie zauważyć, że jak macie na przykład liczbę a i b, to tutaj będzie minus b i minus a. I oczywiście te nawiasy idą. Tutaj trzeba uważać na nieskończoności, ale to kilka przykładów zrobicie i mam nadzieję, że to wszystko będzie łatwe i proste. Chciałbym, żebyście spróbowali zrobić sobie poziom podstawowy zadania, które macie tutaj. Tutaj macie zadanie dla chętnych, wybrać sobie 2-3 przykłady, jeżeli ktoś chce. No i tutaj macie poziom rozszerzony, czyli to są te zadania i tak samo to zadanie dla chętnych. Z 2 przykłady można sobie wybrać, spróbować, jak to wychodzi. Dobrze, moi drodzy, dziękuję za Waszą uwagę i życzę Wam wszystkiego dobrego.